Cześć, z tej strony Tricus. Jesz Tricus i pewnie kojarzycie taki bardzo popularny tryb w Minecrafcie Speedrunner kontra Hunter wymyślony przez Dreama, czyli popularnego youtubera, który polega na tym, że trzeba przejść grę lub osiągnąć jakiś inny cel. W tym przypadku będzie to zniszczenie specjalnego kryształu Endu, który jest w jakimś sekretnym miejscu. I jeżeli to zrobię, to wygrywam. Ze mną jest Dilerek, siema mordo. Hello. Jest Żaba Minecraft. Hejka. I Mamut, elo. Hejka. I w naszym trybie będzie polegało to na tym, że chłopaki będą mnie ganiali po całym świecie w Minecrafcie, ale będzie jedna różnica. Ja będę mógł się zmieniać w mobki. Tutaj na przykład zabijam świnkę. I zobaczcie, jak mam zabitą świnkę, to mogę zrobić po prostu sobie teraz coś takiego. Wybieram świnię i uwaga, zmieniam się. I teraz nikt nie wie, tak naprawdę, która świnia to ja. Będę mógł się idealnie wpasowywać w moby. I zasada jeszcze jedna jest taka: nie mogę mieć żadnej zbrojki, dlatego że już wystarczającą przewagę teoretycznie powinno mi dać właśnie zmienianie się w moby. Dobra panowie, to od teraz odliczajcie minutę. Ja tutaj wyskakuję i utrudnienie jest takie, że tak naprawdę wszyscy się słyszymy, więc wy będziecie widzieć, co robię, ale nie będę mógł do końca o tym gadać, dlatego że wtedy chłopaki będą wiedzieli dokładnie, co robię. Czasem się tylko będę mógł wyciszyć ewentualnie na TS-ie, jeżeli będę chciał coś wam powiedzieć w sekrecie, ale poza tym, no to tak naprawdę będzie to dla mnie bardzo trudny odcinek. Czy ktoś z was wie, ile mam jeszcze czasu na ucieczkę? No jakieś 40 sekund. Okej, 40 sekund. To co, widzowie, uwaga, ja teraz się wciskam i wyciszam. Dobra, w takim razie naszą strategią teraz będzie, że zamienię się chyba w kurczaka jednak zamiast świnie, dlatego że kurczak jest jeszcze mniejszy i są duże stada kurczaków, więc słuchajcie, będzie to dużo łatwiejsze. Patrzcie, uwaga, mogę teraz się zamieniać w kurczaka, a teraz włączam z powrotem dźwięk. Chłopaki będą mnie mogli znowu słyszeć. Dobra, lecimy. No i co tam? Już mnie szukacie, słyszę. No, oczywiście. Już lecimy, już jest No i zabijamy wszystko, co się rusza, gościu. Nie schowasz się. Ej, bo ty możesz być tylko zwierzętami, jeżu? Ja mogę się zamienić, stary... W sensie mogę się też w was teoretycznie zamienić, jeżeli bym was zabił. Więc... A nikt nie widzi cudzych ników chyba, więc to może być dosyć trudne. A nie, nie widzicie moich ników jako zwierzę, więc słuchajcie, no i tak mnie nie wytropicie. Dobra, to zróbmy sobie takie coś. Nie wiem, czemu jesteś taki pewny siebie, wiesz, nikt nie mówi, że tobie się coś uda. Jezu, tutaj kręcisz. Coś chyba odcinek. No, wyczuwam tutaj... Ej, ale żebrałeś łapki w górę dzisiaj, Jerzu? No szczerze mówiąc, to jeszcze nie żebrałem łapki w górę, więc jeżeli podoba wam się ten format... Jak ktoś, stoi w miejscu i się nie rusza, to on teraz żebrze łapki. Musimy szybko go znaleźć. Co, ale... O, tu jest ściga, się nie rusza, bito! Ja nie żebram... Nie... Dobra, nieważne. Więc zostawcie teraz łapkę w górę, jeżeli podoba wam się ten format odcinka, czyli Speedrunner kontra Hunter, ale... Czyli zupełnie nowa seria na tym kanale. Oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, ponieważ jak widzicie, odcinki są mega, mega mocne. Dobra, a my teraz nazbierajmy sobie takich rzeczy jak to, dlatego że musimy budować jak najszybciej przewagę przed chłopakami, czyli jak najbardziej przed nimi tak naprawdę uciec. Okej. Okay. Dobra panowie, co macie? No stary, dobra. Mam 7 drzewa. To dużo? No, ja mam 6 steków. 6 steków. Nice. Czyli któryś jest z Tritsusa? Jak? Być może, wiesz? Żaden nie jest Tritsusa, przecież jeżeli mnie zabijecie, to ja wtedy przegrywam cały challenge. W ogóle wiecie mordy, że macie przechlapane, dlatego że ja jako zwierzaki mam tylko jeden bloczek wysokości, więc mogę szybciej kopać diaksy, mogę chodzić małymi tunelami i w ogóle. Skąd wy macie jedzonko, ej? Zabiliśmy świnie. Mam Zabiliśmy jedzonko. Twoich braci. O nie, co się ze mną stało? O nie, ludzie! Dobra, wpadłeś do pułapki jakiejś, na pewno. Nie, gorzej. Gorzej, chwila, czy jak się zmienię w to, to też tak będę wyglądał? Proszę, powiedzcie mi, że nie. O nie! Jezu, gdzie jesteś? Nie ma mnie, nie ma mnie! Dobra, ludzie, musimy jak najszybciej zebrać węgiel, dlatego że jest jeszcze jedna zasada ogólnie, która zakłada to, że ja mogę tylko zniszczyć specjalny kryształ, dzięki któremu wygrywam grę kill-offem diaksowym. Ej, yo, znalazłem zamek chyba. Jak zamek znalazłeś? Co? Nie wiem. Ty znalazłeś zamek? Ej, pilnujemy zamku, chłopaki. No dobra, nie. Tam dojść do ciebie jakoś. Gdzie ty jesteś? Dam wam kordy. Okej. Ej, no nie, to jest niesprawiedliwe.
80? Nie, no 170. 100 na 200. Dobra, zaraz będę. Yo, ten zamek jest potężny. Czemu wy macie już zamek? No to nie jest sprawiedliwe. Ej, w dobra, ogóle. Panowie, otaczamy go, otaczamy, robimy. Musimy teraz zrobić, wiecie, na zmianę będziemy go strzec. Warty. Warty. Kto pierwszy warty ma? Ja mogę, ja mam żelazo. Dobra, to ty masz, Mamut, masz wartę do rana. Ej, no nie, no panowie, to jest niesprawiedliwe, że wy pierwsi znaleźliście zamek. Mamut ma więc wartę do rana, a my teraz z żałą będziemy musieli zbierać rzeczy. Ej, są? Ach, zbierać rzeczy. Po co zbierać rzeczy? Żebyśmy mieli łuki na przykład. I strzelać do niego będziemy mogli. Skitu. Mam dwie strzały już. Dobrze, dobrze. Macie łuki? No zaraz będziemy mieli łuki, ługi, bugi. Ej, tu bicie szkielety, to będą dropić tam strzały. Nice. O nie, a najgorsze jest to, że wy możecie paść, a ja nie mogę paść ani razu, bo wtedy się kończy odcinek. Ale ogórów. Nie. Ogóry, ogóry. Dobra, ale ja za to wykorzystuję teraz moje zdolności z kolei. Dobra. Nie, no, jasny puzon. Co? Czy wy tam się farmicie teraz cały czas? Nie. Nie no, dealer, czemu zrobiłeś mieczyk? A czemu nie? Siekierka better przecież chyba. Ale ja nie umiem siekierką. Jestem starej daty. Tak jak cię pokonywałem w 2012 na BCSG. O kurde, graliśmy na BCSG, czy co? No, trafiłem arenkę na ciebie. Kurde, wygrałeś ze mną? Ja. Jakie tutaj po latach w ogóle no. Ten wyznania. Miem widzisz? Mamut ma żelazo, ja nie mam takich rzeczy. Mogę pójść po diamenty. Ej, a on musi pójść po diamenty, je, rzeczywiście. No ja właśnie w tym momencie idę po diamenty tak ogólnie, więc... Ej, dobra, luzaki, ja zbieram wełnę, żebyśmy mieli tutaj spawny. Jakie spawny? No spawn point. No chyba sobie żartujesz. No jak nas zabijesz, to się zrespimy tutaj, nie będziemy drałować tyle. Panowie, czemu wy kampicie, a nie mnie szukacie, czy coś tak w ogóle? No my tutaj budujemy bazę dookoła naszej bazy, czy twojej bazy tej. Jak budujecie bazę dookoła mojej bazy? Dobra, widzowie, ja muszę chyba moją tajną strategię w tym momencie odpalić na nich, dlatego że ich nie rozwalę aż tak łatwo. Ej, dobra, widzowie, nie mogę tego mówić na głos, bo chłopaki mnie słyszą, ale wam pokażę to na czacie, co planuję teraz zrobić. Patrzcie, widzowie, na tą strategię. To na pewno ich rozwali, jestem pewien. Dobra, panowie, ja mam już dużo żelaza tak w ogóle. Jak, sy mamut? Więc ostrzegam was. No jeszcze nie mam, no ale... Zaraz będziemy miał. Ej, dobra, chłopaki, kto ma Fire Aspect? Jaki Fire Aspect? To weź, Karol, przestań mnie ten... Ej, dobra, ale królować. Lick Enchanty mi się trafiły. Yo. Ej, a ten beacon, chłopaki, to... z czego robimy kolejny poziom? Ej, dobra. Ej, a Bedrock macie już zebrany, czy nie? Tak, już mam Bedrockowy kill-off. Licus. Bedrock? No, ja, stary, ja też już mam Bedrockowy kill-off. Million damage'a. Kto pamięta, zagrałem w Minecraft, ten wie, o co chodzi. Chodźcie na czat. Jak na czat? A kurde, ja mam wyłączony czat, bo to jest jedna z ale zasad no, gry. No nie! Mr. Mamut has made advanced diamonds. Co? Macie diaksy? Ja jeszcze nie mam diaksów, no! CO JEST GRANE?! Ej, ja chyba zaraz czat normalnie włączę. Ej, bo... dobra, to my mamy wszyscy diamentowe miecze, w skrócie wiem. CO?! A wiecie, że ja nie znalazłem jeszcze żadnego diaksa, mimo że kopię szybszym sposobem? No cóż. Ale ej, macie żelaza? No mordo, jest w bicyku, nie? Teraz na jakiej wysokości kopiesz? No na 9. A nie lepiej na 11? Albo na 10? Słuchaj. Zawsze kopię na 11, ale Karol mi zawsze mówi, że lepiej na 9. Nie, mówiłem ci stary, jak kopaliśmy tymi kill-offami, żeby niżej. Ej, Mamut, a masz diamentowy kill-off? No nie, ale mogę pójść zaraz znaleźć więcej diamentów. Możemy enchant zrobimy, chłopaki, jednak. Ci jak się złowrogo śmieją w ogóle, no! Co to ma być? Tylko słyszę, no zaraz zrobimy enchant. Bakara! Ej, chłopaki, ale my tak kozaczymy, a co jak on tu przychodzi zaraz? Ej, bez kitu. Ej, bez kitu, o może z drugiej strony. Bo my tutaj speedrunujemy Minecrafta, no nie. Ej, ale, to ja jestem speedrunner. Ale to tak jest speedrunner w tym filmie. I ja już jestem tak zrezygnowany, patrzcie ile już mam staków kobla, a nie znalazłem cały czas żadnych diaksów, a oni już mają. Najgorzej. Ej, do...
Okej, panowie, teraz możemy gadać inaczej, dlatego że teraz ja też już jestem właścicielem diamentów, w sensie prawie, mam... Okej, mam to, dobra. Tylko, że mi nie wpadły do lawy, bo jak już znalazłem, to są nad lawą, kurde. Najgorsze miejsce. O. Proszę, żeby były... Okej, są ponad 3, więc mamy kill off. Nie, są tylko 3. Dobra, i tak, i tak. I... No stare koksy. A, rzeczywiście, ale mam jabłka? Czy wy będziecie koksy sobie robić? Może? Ej, dobra, ja też zbieram złoto, dlatego że ja znalazłem mega dużo złota po drodze. Ale nie zebrałem żadnego. Ej, dobra, ludzie, po pierwsze musimy sprawdzić, czy gdy jestem o nie! Gdy jestem świnką, to mnie moby też biją normalnie. Ja myślałem, że jako mob, to mnie moby nie biją. Ej, dealer. No? Wiesz co mam? O. Wiesz co mam? Skórę masz? Okej. Okay. Mam skórę. Okay. Dobrze. Dobra, ludzie, zamieńmy się w takim razie. Panowie, a ja się za to uzbrajam w inny sposób trochę. O! Co? Nie mówcie. O nie. Ej, to... To będzie OP. To jest totalnie OP. To jest totalnie OP, ludzie. Patrzcie na to. Killer, gdzie jesteś? Jestem przy zamku. O nie, to nie jest jednak OP, ludzie. To nie jest jednak OP. Ej, dobra, ja mam w ogóle jeszcze jedną strategię, bo teraz szukam jednego miejsca, ale znalazłem inne i zdaje mi się, że mam najlepszą strategię, jaką się tylko dało mieć. Okej. Okay. Chłop znalazł się do latania pewnie. Ej, chłopaki, pomożecie mi, bo coś dziwnego stało. Z lawą. Lawa jest w wodzie. Okej, został jeden obsydian tylko. Jest! A co jest, Jerzu, powiedz. Co się stało właśnie? Ej, nie macie szans, mordy. Ej, dobra, patrzcie, ludzie, co się stało w ogóle z tą łódką. Nie wiem, w każdym razie jesteśmy teraz już w miejscu, którego szukaliśmy i teraz musimy znaleźć tylko jednego kluczowego mobka, którego cały czas chcieliśmy znaleźć. Więc, dobra, idźmy tutaj i zobaczmy, co teraz się stanie. Proszę, żeby tutaj tylko był ten mobek, bo to już jest... Chłopaki już są tak niesamowicie uzbrojeni, a tak naprawdę mogę z nimi wygrać tylko i wyłącznie sprytem, bo w pojedynkę, no nie znajdzie się lepszych itemków niż oni znaleźli we trzech. Dobra, gdzie to jest? Gdzie to jest? Okej, blisko. Tutaj już blisko. Uwaga, o nie! Czemu to miejsce jest zamieszkane przez kurczaki, no? Nie ma żadnego sensu zupełnie. Tak, czy ty znalazłeś złego ptaka w dżungli? Stary! Nie jestem w dżungli przede wszystkim, mordo. Nie jestem w dżungli, okej? Okay? Bo jakbym był, to byście mogli znaleźć, bo jest przecież zaraz przy spawnie i byście mnie rozwalili, więc... Ej, to czekajcie, to chodźmy tam może. Dobra, Kale, to chodź, idziemy, nie? Dawaj. Ej, kurczaki! Nie jest kurczaki. Co? Prowadź się, Rolf. No, mordy, jak myślicie? Jak myślicie? Gdybyście byli w dżungli, to w jakiego mobka byście się zmienili, żebyście mnie nie znaleźli? Nie, stary zamilknął, tak nie? Przed chwilą. No, tak... Ej, dajesz, stary, może to były kurczaki. Ej, może to były kurczaki, bez kitu. On... Zabijam po prostu. Sprawia pozory. No stary cały czas gadał? Ja tych kurczaki, zaczęliśmy o tych kurczakach? To... Dobra, to nie on. Chociaż tu jest kilka takich chyba. Czekaj, może znajdziemy jakiegoś. Ej, yo, creepery nie przepalają rzeczy w piecu, żaba. Oni, dajesz go! Ej. Dajesz go! Lecimy, pa! O, dobra, nara, mordy! O kurde, nie, on jest kurczakiem, leci! Ja mam elytrę, mordy, kurczakową. Dobra, widzę go. Lecz po niego. Co, jeszcze mnie nie zgubiliście? Lecę go, widzę go. Kurde, dobra. Nie. Tu jest kurczak, mam go! O nie, to jest zły kurczak. To jest... Gdzie jest zły? Shit, Karol. Stary. Odra, on powiedz pewnie wodę. Na wodę pewnie. Jest tu! Aaaa! Co? O, shit, mam zero! Zabił mnie! O nie, ten zabił. Co? Ej, ile ja mam damage'a? Jako golem! Golema się zmienił, gość! Ile ja mam damage'a jako golem? Pilny mamut bazy, on tu przyjdzie teraz jako golem! Co się dzieje? Patrz, zbudowałem piętne. Co się dzieje? Ej, dobra, pierwsza konfrontacja zakończona sukcesem, ale nadal nie mamy tego, czego chcieliśmy i nadal to nie będzie takie łatwe. Ej, dobra, ja mam bardzo poważny problem. Przyznam się wam, panowie. Zmieniłem się w papugę
i okazało się, że tak jak golem był super silny, bo was szybko rozwaliłem, tak papuga nie może latać. Więc was ucieszę, bo no macie teraz szansę, bo tak to wiecie, więc sobie podleciał, rozwalił wam ten kryształ i... My byliśmy gotowi na ten scenariusz, tak naprawdę... tutaj wszystko... Jak mogliście być gotowi na to, że podlecę jako papuga? No przecież to było oczywiste, nigdzie latanie... do dżungli... To było oczywiste, że będę jako papuga. No stary, a po co nam muki? Tutaj patrzę na wszystkie mopki, co się zbliża, jakaś świnka idzie, podchodzi do zamku i zabija świnkę. Ja po prostu strzelam do wszystkiego, co się zbliża. Pod drzewem. Gdzie? Tam, ale nie... Ej, to każdy niech patrzy z innej strony, ja patrzę od ciemnego lasu tutaj. A ja pilnuję wejścia tego głównego takiego. Okej, okay, dobra, to ja patrzę... To jedna osoba... To mamo, to my byśmy na górze, a żaba będzie na dole. Okay. Ja chodzę do kodołu, chodzę okay, do koła. Po prostu patrzmy z jednej, patrzmy z drugiej, nie? Na bieżąco... On już może być też, wiecie, tutaj... On może być tutaj na schodach nawet. Czy zetertycznie? Ja on zamilkł. Ernest, co tam? Co jest? Widzę jakiś kurczak, tak? Latał kurczak, widziałem coś. Tak. To jest twój nick, żaba. Jest tu, on tu biega. Ej, gdzie on jest? Czekaj, zgubiłem go. Gdzieś poleciał. Dobra, ja patrzę na ten mur, patrzę na ten mur. Ty, zgubiłem go. Dobra, skubaniutki. Ej, uciekł mi. Co jest? Stary, ty w pewnym momencie nade mną kompletnie przebiegłeś. Nad? Nie. Przeskoczyłeś nade mną, przysięgam. Nie no, nie mogło tak się zdarzyć, to jest niemożliwe. Był taki moment, tylko patrzyłeś w prawo, a ja byłem po lewej stronie i centralnie przebiegłeś nade mną. Nie no, to niemożliwe. A czym on jest? Czym on jest, żaba? Ej, no, tak mi serce bije teraz. Kugą jest, a jaki kolor? Sorry. Co? Sorry za to. Ej, dobra, to ja może, ej, mamut. To ja zejdę też do niego. Jak ci wyzejdziesz? Jest! O! Gdzie? To był. Co jest? Tu się wykopał. Gdzie o nie, jest? O nie, o nie! Musi pod, o nie! Tu pod. Ej, szukamy go. Ej, mało zombie mi bije. Szczyl mi bije. Mało zombie bije. O kurczę, to nie jest jeszcze wersja Minecrafta, gdzie możemy się skulić, nie? I też chodzić tylko jeden bloczek. Dobra, mamy go tunel. Kopię jego tunelem, tylko jakby jestem trochę za nim, no nie? Ale kopię jego tunelem. I dobra, to jest jakiś skomplikowany, jak go znaleźć. On się gdzieś wykopał, stary. Ej, on wyszedł z tym tunelem chyba. Ten tunel prowadzi na zewnątrz, on wyszedł, żaba, on nie jest pod ziemią. Ej, most jest... On się przekopał, jest most! On jest w środku, on jest na górze, mamut! Mamut, on jest na górze! Tu na górze, bo ja patrzę... Mamut, on gdzieś jest, stary! Czekaj, o, co jest w środku tego? On jest w środku! Widziałem, że się światło zmieniło! Widziałem go. On jest na górze, mamut! Nie wiem, on jest na górze... O nie! On się rozkopał! Zostawcie mnie! Gdzie on jest? On tu jest? Nie ma go tu. Co strzela? Może być? To żaba? Gdzie? No ja strzelałem. Ty strzelałeś, okej. Okay. Ej, zmienił się w golema chyba. Zmienił się w golema? Dobra, ja jestem na górze już, chłopaki. Baśka. I to on jest na górze czy gdzie? Ja wchodzę. Gdzie on jest? Kurde, bloki mi się skończyły. Bloki mi się skończyły. Gdzie on jest? Czekaj, o nie. Mamut. O nie, on cię zabił? Polciałem. Ej, to jest golem! Au! Też zginąłem. Ej panowie, ale co wy zrobiliście tutaj w ogóle? Co jest grane? Gdzie on jest? No, on jest na górze? Próbuj się to obronić, no. Ej, lecimy. Ja nie mam bloczków już. Ej, ale wy to zabudowaliście obsydianem, no to jest cheatowanie, mordy. Wy to... Ej, dostał Ice Bucket Challenge, to musiał coś zrobić. Co to jest za challenge? Czy on wykopał obsydian? Chodzę do góry. Ej, on musi gdzieś kopać, mamo, gdzie on jest? O, widzę go. Ej, to szybko! Lej, on stary zabity. O! Dobra mordy! Dobra. Nara! Gdzie on jest? O! Jest! Ej, blew up! Jest! Rozwalił to? Rozwalił. Rozwaliłem to. Ja nie mogę. Ej, to była najbardziej ninja akcja mojego życia po prostu. Na takim farcie pół serduszka miałem. Ej, chyba że przegrałem, dlatego że padłem rozwalając to. Nie wiem, jakie są zasady. Tak, wygraliśmy, totalnie. No totalnie. Tak. Ej, dobra widzowie, oceniajcie w takim razie, kto wygrał, czy ja, bo udało mi się to rozwalić, czy chłopaki, dlatego że może nie powinienem paść przy rozwalaniu tego, tylko nie wiem, na przykład łukiem to rozwalić, albo zalać wodą jakoś i mieć więcej życia jako golem, wtedy to rozwalić. I ocenicie w ogóle, jak wam się podobał taki nowy format odcinka, więc dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie kanał chłopaków, są oczywiście w kartach. To było na tyle, na razie.